Szczęść Boże, Piotr Krupa. Zapraszam na program Warto zauważyć w mijającym tygodniu, a wydarzenia ostatnich dni będą komentowali redaktorzy naszego dziennika, pan Artur Kowalski, pan Robert Popielewicz. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże. To zacznijmy od tego historycznego wydarzenia. Rosja zakręciła kurek z gazem do Polski przez gazociąg jamalski. Właściwie stało się to, tak rząd przynajmniej to interpretuje, do czego się przez lata Zjednoczona Prawica przygotowywała, realizując różne inwestycje w infrastrukturę gazową, dywersyfikując też źródła dostaw. Co roku gazociągiem jamalskim do Polski trafiało 9 miliardów metrów sześciennych gazu. To blisko połowa rocznego zapotrzebowania na błękitne paliwo w Polsce. Gazu nie zabraknie, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Magazyny są zapełnione w prawie 80%. Zatłoczyliśmy ponad 2 miliardy 300 milionów metrów sześciennych gazu. To zapas na ponad półtora miesiąca, jeżeli temperatury będą wyższe, nawet więcej. To działanie ze strony Putina, ze strony Kremla. Nie wpłynie na gospodarstwa domowe. Równocześnie Polska ma alternatywne źródła dostaw gazu. Od lat przygotowujemy się na całkowitą rezygnację z rosyjskiego błękitnego paliwa. Miało to nastąpić do końca roku. Moskwa przyspieszyła ten proces. Już teraz do Polski trafia dzięki gazoportowi w Świnoujściu 6 miliardów metrów sześciennych gazu. Po rozbudowie będzie to 8 miliardów. Polska ma też swoje złoża gazu. Produkcja krajowa to 4-4,5 miliarda. Poprzez gazociąg bałtycki będzie możliwe tłoczenie gazu w wysokości, w wielkości 10 miliardów metrów sześciennych. Baltic Pipe ma być gotowy już w październiku tego roku. Dzięki połączeniom gazowym Polska będzie mogła importować gaz z Litwy, Czech, Słowacji i Niemiec. W planach jest też budowa nowego gazoportu w Gdańsku. Czyli co? Jesteśmy gotowi na to, co zrobił Władimir Putin? Jesteśmy gotowi, żeby sobie poradzić bez rosyjskich dostaw? To, że jesteśmy gotowi, to byśmy raczej mogli tak powiedzieć bardziej pod koniec tego roku. No, oczywiście, tak jak tutaj rządzący mówili, przygotowywaliśmy się do tego momentu. No, to jest kwestia pewnej takiej stabilności oczywiście, bo też w jakiś sposób też liczyliśmy, że ten kontrakt się zakończy wraz, kiedy miał się zakończyć, pod koniec roku. Więc teraz jest trochę zamieszania, ale chociaż też nie sądzę, żebyśmy mogli mówić, że rzeczywiście zabraknie nam gazu. No, gaz będzie drogi, nie ze względu na całą tą sytuację, z którą mamy do czynienia na rynku. No, akurat nie dlatego, że nam Rosja zakręciła kurek. No, także no, sądzę, że jeżeli chodzi o takie zabezpieczenie w gaz, to niewywiązanie się Rosji z kontraktu tutaj nie będzie miało takiego istotnego znaczenia. No, kluczowe jest to, że mamy jednak zapełnione te magazyny z gazem w odróżnieniu od tego, co było na Zachodzie, gdzie chociażby w Niemczech spora część magazynów należała, jest kontrolowana, należy do rosyjskich spółek, które celowo ten poziom gazu w tych magazynach utrzymywały na bardzo niskim poziomie, też manipulując po prostu rynkiem gazowym w całej Europie i powodując też te radykalne wzrosty cen, z którymi się mierzyliśmy. Tu pytanie do pana redaktora Roberta Popielewicza. Też te ostatnie dni wzmogły taką polityczną dyskusję, czy to Prawo i Sprawiedliwość jest ojcem tego sukcesu, że jesteśmy przygotowani, że mamy te zdywersyfikowane źródła dostaw, czy to może jednak rząd PO-PSL? Na pewno rząd PO-PSL nic nie zrobił, jeśli chodzi o zapewnienie nam bezpieczeństwa energetycznego. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dużo, chociaż mogłoby zrobić też więcej. Czy jesteśmy przygotowani? No, te zapasy na półtora miesiąca jakoś mnie nie przekonują. Bo pamiętajmy, że też przemysł potrzebuje dużo gazu. To nie jest tylko gaz potrzebny do ogrzania mieszkań. Niemcy nie robiły zapasów, może dlatego, że mają dobre relacje z Rosją, tak? Robią biznesy, interesy, no i oni się nie boją zakręcenia gazu.
Tym powodem, Rosja to tłumaczy, Moskwa tłumaczy, że główny powód wstrzymania dostaw to niewywiązywanie się Polski z płatności w rublach, bo tego oczekuje Gazprom, żeby rozliczać te dostawy w rosyjskiej walucie, a nie w takich walutach, jakie są zapisane w kontraktach. Ale też mamy nieoficjalne, ciągle niepotwierdzone informacje, że część państw przygotowuje się albo już realizuje te płatności w rublach. Czy to jest próba ze strony Władimira Putina rozbicia pewnej solidarności, jedności europejskiej w tym wymiarze, bo trwają prace, żeby jednak odciąć całkowicie się od dostaw surowców energetycznych ze wschodu? I to pytanie do pana redaktora Artura Kowalskiego. Ja tutaj właśnie widzę tę grę właśnie Putina na jakieś osłabienie jedności państw europejskich, bo też można sobie zadać pytanie, dlaczego rzeczywiście tutaj Putin wymyślił, że kraje europejskie, kontrahenci Rosji mają płacić w rublach, skoro nie wynika to tak z kontraktu. Można się zastanawiać tym bardziej, że w sytuacji wojny, no, Rosji mogą bardziej być przydatne dewizy, dolary niż rubel, który no, niekoniecznie jest poważany na rynkach światowych. No, i według mnie to jest przede wszystkim taka gra na rozbicie jedności państw Europy. To jedna kwestia. I druga kwestia, jeżeli chodzi o te wymiany na ruble, no, tutaj mamy kwestię tego sektora bankowego rosyjskiego. Były tutaj postulaty w dużej części zrealizowane, odłączenie od tego systemu bankowego, tych połączeń systemu bankowego światowego z Rosją. No, nie wszystkie banki zostały odcięte i ja tutaj sądzę, że możemy mieć do czynienia z taką próbą pokazania, że jednak ten rosyjski Gazprom Bank, za pomocą którego tutaj te operacje zamiany na ruble miałyby się odbywać, jest jednak potrzebny, więc nie można tego banku z systemu wykluczyć i on pozostanie. No. Tak tutaj odczytuję tę grę. Ja tu nie widzę problemu rozbijania jedności, bo tej jedności w Europie za bardzo nie ma. Polska do tej pory ma blokowane środki, pomimo tego, że przyjęła ogromną liczbę uchodźców wojennych. Jeśli chodzi o rubla, no to jest próba Rosji walki z nakładanymi sankcjami. To jest próba ratowania gospodarki, próba ratowania tej waluty, żeby za chwilę to nie była waluta śmieciowa. No mamy też jednoznaczną deklarację Komisji Europejskiej, która w pewnym sensie ostrzega też państwa członkowskie, że jeżeli będą realizowały te płatności w rublach, to będą łamały te unijne sankcje nałożone na Moskwę. Rządzący z jednej strony w Polsce zapewniają, że dostęp do błękitnego paliwa będzie, nikomu nie zabraknie gazu w piecach domowych czy kuchenkach gazowych, na których gotujemy nasze posiłki, ale z drugiej strony nie ukrywają rządzący tego, że ceny gazu będą rosły i tu mamy deklarację, że do 2027 roku będą przedłużone taryfy na gaz dla tych odbiorców najbardziej wrażliwych, czyli gospodarstw indywidualnych, a także szkół, przedszkoli, szpitali, podmiotów właśnie najbardziej narażonych. Czy to pozwoli uchronić Polaków przed tymi radykalnymi podwyżkami kolejnymi? Bo też eksperci nie ukrywają, że będzie drożej. To jest ważna deklaracja, która tutaj takie pewne nastroje społeczne w jakiś sposób uspokoi. No, oczywiście jest ten przemysł, który potrzebuje gazu i tutaj już dzisiaj przemysł się zmaga z wysokimi cenami. Zakłady przemysłowe na przykład już przed paroma miesiącami zastanawiały się na przykład, czy wstrzymywać. Niektóre wstrzymywały produkcję nawozów przecież z tego powodu, że to jest bardzo produkcja taka gazochłonna. Ale to jeżeli tutaj mówimy o gospodarstwach domowych i o takim zamrożeniu tych taryf na kilka lat, no to jest ważna taka deklaracja, która myślę, że
pozwala w jakiś sposób uspokoić pewne nastroje społeczne. Tu jeszcze brakuje pewnych elementów tej pomocy rządu, bo ona powinna też trafić do rzemieślników, czyli piekarzy na przykład, bo widzimy, ceny pieczywa wzrosły w ostatnim czasie i to wzrosły dość znacznie. Tu nikt nie mówi o jakimś pieczywie, nie wiadomo jakim, tylko zwyczajnym chlebie. Piekarze już na początku mówili, że zużywają ogromne ilości gazu, tak? No i teraz tarcza pomoże ludziom, no ale to, co dostaną, żeby złagodzić podwyżki cen gazu na rynku, no to wydadzą na zakupy żywności. Inflacja rośnie i do niej jeszcze wrócimy, ale zajmijmy się też rosyjską agresją na Ukrainę. 65. dzień wojny przeciwko Ukrainie, którą wywołała Rosja. Władimir Putin też pokazuje w ostatnich dniach, jak traktuje też społeczność międzynarodową. To już 65. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. W nocy armia Putina prowadziła ostrzał rakietowy aż w 7 regionach Ukrainy. Rosjanie zaatakowali także stolicę tego kraju. To płonące budynki mieszkalne w Kijowie. Mer stolicy przestrzega przed kolejnymi atakami. Kijów nadal jest niebezpiecznym miejscem i oczywiście Kijów nadal jest celem Rosji. Ich celem jest stolica Ukrainy i chcą ją okupować. Nie mają na to szans. Dzięki siłom ukraińskim, żołnierzom ukraińskim, zniszczyli plany Rosjan. Atak rakietowy na Kijów miał miejsce w czasie wizyty sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. To pokazuje, jaki Rosja ma stosunek do międzynarodowych instytucji. Moskwa próbuje poniżyć ONZ, mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosjanie cały czas atakują także w Mariupolu. Była bojnia, straszne dzieło. To była masakra, straszna rzecz, kiedy pociski przelatywały nad naszymi głowami, pociski i rakiety, ale przetrwaliśmy to. Rosja cały czas blokuje otworzenie korytarzy humanitarnych. Cywile wraz z wojskowymi utknęli w podziemiach zakładu Azovstal w Mariupolu. Brakuje tam wody i pożywienia. Ranni nie mają dostępu do opieki medycznej. Jak interpretować ten ostrzał rakietowy stolicy Ukrainy w sytuacji, gdy przebywa tam sekretarz generalny ONZ? No, jednoznacznie, tak jak im tutaj była przytoczona wypowiedź prezydenta Zełenskiego, ale też bardzo, bardzo dosadnie się też wyraził mer Kijowa na ten temat. Po prostu mieliśmy jasny sygnał i tutaj dobrze to zostało też ujęte. No, to jest pewne takie poniżenie ONZ. No, czy osobiście tutaj właściwie sekretarza generalnego ONZ, który przyjeżdża sobie porozmawiać z Putinem, jakoś wybadać sytuację, później, prawda, jedzie na Ukrainę. No, jest jasna odpowiedź Rosji, co na ten temat sądzi. No, tutaj no, te rozmowy z Putinem tutaj właściwie żadnego tutaj w tym momencie sensu nie mają. No, działania, które trzeba konsekwentnie prowadzić, to dalsze jakieś wykluczanie po prostu Rosji z takiej, z tych relacji w całej społeczności międzynarodowej. I relacji politycznych, i gospodarczych. Gospodarczych przede wszystkim. Cały czas to jest taki najsilniejszy argument. Miliony euro płyną do Moskwy i zasilają tą machinę wojenną Władimira Putina. Mamy też deklarację prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który poprosił Kongres o 33 miliardy dolarów pomocy dla Ukrainy. Ponad 20 miliardów z tej kwoty to mają być środki na wsparcie wojskowe dla Kijowa i także wzmocnienie potencjału militarnego krajów sąsiadujących z Ukrainą zaatakowaną przez Rosję. 8,5 miliarda dolarów to pomoc dla rządu i gospodarki Ukrainy, a kolejne 3 miliardy dolarów to środki przeznaczone na żywność i pomoc humanitarną. To zaangażowanie tak duże Stanów Zjednoczonych pokazuje, że Waszyngtonowi zależy na tym, żeby Rosja przegrała tą wojnę? Być może zależy, ale pytanie, kiedy Rosja ma przegrać tą wojnę? Bo reakcja państw Zachodu jest taka zachowawcza. Wojna już trwa
65 dni, tak? I co widzimy? Putin śmieje się w twarz wszystkim przywódcom Zachodu, poniża przedstawiciela ONZ wysokiej rangi. Czy padła decyzja o wykluczeniu Rosji z ONZ-u chociażby? Oni mają decydować o pokoju na świecie? Zachód powinien może, nie mówię, że ruszyć do ataku, ale militarnego, fizycznie zaatakować Rosję, ale powinny te działania, które są teraz wprowadzane, być bardziej radykalne. Nie można takich półśrodków głaskać no, takiego człowieka, jakim jest Putin. Ostatnie dni to też kolejne informacje o konkretnej, dużej pomocy militarnej ze strony państw Zachodu dla Ukrainy i też informacje o tym, że Polska przekazuje też swoje czołgi. Jakie znaczenie ma to wsparcie właśnie sprzętowe dla Ukrainy w obecnej sytuacji? No to jest znaczenie. Znaczenie jest kluczowe. Bez tego wsparcia Zachodu Ukraina nie byłaby w stanie bronić się i prowadzić jakichkolwiek działań już. Znaczy, jedno to jest dostarczenie fizycznie tego uzbrojenia do prowadzenia i obrony tej akcji całej, ale także takie zapewnienie, że ta Ukraina nie zostaje w tej sytuacji sama. To też dodaje siły i w jakiś sposób podnosi te morale. Więc takie wsparcie, jeżeli chodzi o uzbrojenie, no jest decydujące dla dalszego utrzymania się Ukrainy. Widzimy, że Rosja się wykrwawia. Widzimy, że tracą dużo sprzętu. I to nie są te utracone sprzęty, to nie są jakieś przestarzałe urządzenia, jakieś maszyny, tylko często to są nowe. Niedawno opuściły hale fabryczne te maszyny. Być może jeszcze Rosja nie powiedziała ostatniego słowa, bo ci żołnierze, którzy napadli na Ukrainę, no to nie do końca są wyszkoleni, tak? Słyszeliśmy, że to w większości byli rezerwiści. Jak Zachód będzie wspierał, ale bronią, która rzeczywiście będzie to broń defensywna, ale broń, która zatrzyma Rosjan, no to Ukraina będzie mogła się sama bronić. No ale nie może to być sprzęt, który tak naprawdę nic Ukraińcom nie pomoże. Tylko miejscowo gdzieś, no, mieliśmy przykład Niemiec i Chełmów, tak? Albo przykład wyrzutni, które się okazało, że były w magazynach zapleśniałe i nie wiadomo, czy one będą sprawne. No choć to zdaje się, że w Berlinie zmienia się troszeczkę nastawienie i pojawiają się pierwsze sygnały, że Niemcy konkretnie chcą militarnie wesprzeć Ukrainę. No ale 65 dni. Tak jest. To długo czekali. Wojna generuje nam też wzrost cen. Mamy dzisiejsze dane dotyczące inflacji. Według Głównego Urzędu Statystycznego w tak zwanym szybkim szacunku inflacja roczna w kwietniu wyniosła 12,3%. Jesteśmy, panowie, na szczycie. Czy jeszcze czekają nas kolejne wzrosty? No, sądzę, że jeszcze może mogą te ceny jeszcze mogą podskoczyć. No, mamy taką sytuację, jaką mamy. Tutaj widzę, no oczywiście wszystkie te okoliczności związane z wojną determinują to, co się dzieje z cenami i wcześniej mieliśmy wszystko to, co było wokół, co działo się wokół pandemii. To tak właściwie było takim, no, zarzewią w ogóle tego wzrostu cen. I to nie tylko w Polsce. Tutaj mamy już takie wyniki wstępne GUS-u za miniony miesiąc, ale też tydzień temu Eurostat ogłaszał dane o inflacji w marcu dla całej Unii Europejskiej. No, i widzimy, że nie jest to problem ten wzrost cen tylko Polski. Zresztą tam w Unii Europejskiej 5 krajów ma wyższy wzrost cen niż Polska. No, między innymi Holandia, gdzie tam inflacja jest najwyższa od bodajże 45 lat. Więc to też coś znaczy. Rekordowa inflacja też jest w strefie euro. Więc to i cała Europa, i cały świat, te gospodarki rozwinięte zmagają się z tym wzrostem cen.
Przed nami kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Wiele wskazuje na to, że będą kolejne podwyżki stóp procentowych, być może tak radykalne jak poprzednia, która wynosiła blisko 100 punktów bazowych, ale też na początku tygodnia premier Mateusz Morawiecki przedstawił konkretne propozycje dotyczące wsparcia kredytobiorców, którzy mają kredyty hipoteczne w złotówkach, to między innymi wakacje kredytowe, dopłaty do rat kredytów, no i też likwidacja tej kontrowersyjnej, jak się teraz okazuje, stawki WIBOR, która ma wpływ na comiesięczne raty kredytów. Po pierwsze, to są wakacje kredytowe. Wakacje kredytowe, czyli 4 razy do roku, w roku 2022 i 2023 można będzie na swoje życzenie, na swoje żądanie nie zapłacić raty i nie będzie ta rata obciążona odsetkami. W sumie odroczyć będzie można spłatę 8 rat. Pomoc nie będzie uwarunkowana. Kredytobiorcy skorzystają też z dopłat do rat. Maksymalnie 2000 zł miesięcznie na okres do 3 lat. Tu niezbędne będzie spełnienie jednego z warunków, mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Po pierwsze, status osoby bezrobotnej lub miesięczne koszty obsługi kredytu przekraczają 50% miesięcznych dochodów. Trzeci warunek to dochód na osobę pomniejszony o koszt kredytu, nie przekraczający 1552 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1200 zł w gospodarstwie wieloosobowym. W sumie wsparcie może wynieść maksymalnie 72 tysiące zł. 22 tysiące zł będzie można umorzyć. Premier chce, aby od przyszłego roku wskaźnik WIBOR wykorzystywany do wyliczania kosztów kredytów zastąpił nowy mechanizm. Od 1 stycznia 2023 roku będzie to stawka niższa niż WIBOR, stawka pochodząca z rynku międzybankowego, stawka Polonia, overnight. Według szacunku rządu wskutek tej zmiany koszt 20-letniego kredytu zaciągniętego na kwotę 300 tysięcy złotych zostanie obniżony o około 9 tysięcy złotych. Czy ta pomoc zaprezentowana, propozycja pomocy, bo na razie opieramy się na deklaracjach, propozycja pomocy przedstawiona przez pana premiera będzie realnym wsparciem dla kredytobiorców? Jest te punkty, które tutaj premier przedstawił, pozwolą na pewno taką ulgę dla tych, którzy z jakichś względów mają kłopot ze spłatą, albo być może tutaj, jeżeli chodzi o kłopot, prawda, z pracą, albo stracili pracę, albo być może trochę przeliczyli się ze swoimi możliwościami, jeżeli chodzi o spłatę kredytu, bo zwróćmy uwagę, że przez ostatnie lata stopy procentowe były na rekordowo niskim poziomie. Jeżeli mówimy o tej stopie referencyjnej takiej, no to przez wiele miesięcy utrzymywała się na poziomie 0,1%. No to były wręcz zerowe stopy procentowe. Była okazja wtedy do... za tym oczywiście szły odpowiednio niskie oprocentowanie kredytów oferowane przez banki, relatywnie niskie. No, to była okazja do zaciągnięcia kredytu na jakichś tam takich trochę preferencyjnych warunkach niż tam, dajmy na to, parę lat wcześniej. No, ale to też w pewnym sensie powodowało, że no, może niektórzy kredytobiorcy zbyt optymistycznie podeszli, oceniając swoją możliwość spłaty kredytu w przyszłości, bo też no, trudno naprawdę było zakładać, że te stopy procentowe, które były obniżane na okres pandemii, bo były utrzymywane, specjalnie były niskie, żeby jakoś ta gospodarka w tym trudnym okresie funkcjonowała, że te stopy będą tak przez cały czas, przez 10 lat czy przez 20, więc należało brać pod uwagę, że one skoczą i te raty też będą wyższe. No, dla tych kredytobiorców jakaś tam ulga będzie to jakaś taka
realna pomoc nie za duża. No, możemy się oczywiście zastanawiać, czy państwo, podatnicy, w jaki sposób, czy powinni w ogóle partycypować w spłacie kredytów i ryzyku, który podjęli kredytobiorcy. Premier wskazuje, że mają za to zapłacić banki, a to, o czym też pan wcześniej wspomniał, no, rodzą się też wątpliwości, jaka jest nasza edukacja ekonomiczna i finansowa w Polsce, ale z drugiej strony też odpowiedzialność instytucji finansowych, które zawsze są na wygranej pozycji w ostatnich latach. Zobaczmy, jak są oprocentowane choćby lokaty w stosunku do kredytów. No, to jest po prostu czysty zysk, gigantyczny zysk dla banków, które dają za depozyty dają takie stawki, że no, właściwie to się nie opłaca trzymać pieniędzy. Marcowe zyski banków w porównaniu rok do roku są większe o blisko 200%. W tej sytuacji rodzi się też dyskusja o to, na ile też państwo, instytucje odpowiedzialne za kontrolowanie banków, nie dbają o to, żeby Polacy mieli dostępne, tak jak chociażby Niemcy, tanie, proste kredyty hipoteczne ze stałą stopą oprocentowania. Bo teraz się okazuje, że ten kredyt, który ma zapewnić miejsce do mieszkania, do życia, do tworzenia rodziny, jest tak naprawdę ruletką. Ruletką. Ruletką też jest pomoc rządu. Pamiętamy, jak frankowiczom rząd miał pomóc. Padały zapewnienia prezydenta, że po wyborach na drugą kadencję będzie problem rozwiązany. No, słyszeliśmy później, że nie możemy zachwiać systemu bankowego, bo banki stracą. To, że ludzie... No nie chcę powiedzieć, że zostali oszukani przez banki, tak? Ale nie zostali na pewno potraktowani przez banki po partnersku. Często były kredyty przyznawane, ludzie nie mieli zdolności kredytowej w złotówkach, ale banki im dziwnym trafem we frankach udzielały i już we frankach, w obcej walucie mieli zdolność kredytową. Mówienie, że nie znamy, że nasze społeczeństwo jest kiepsko wykształcone, jeśli chodzi o ekonomię, no coś może jest na rzeczy, ale jest większy problem, że ludzie nie mają gdzie mieszkać. Jaką mają alternatywę? Wynająć mieszkanie. Ceny wynajmu mieszkań są tak samo wysokie, jak spłacanie kredytu. I tych mieszkań dostępnych jest też coraz mniej na rynku teraz na wynajem, szczególnie w dużych miastach, które też się stały celem dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Panowie, na koniec chciałbym jeszcze krótko zapytać. Rząd powołał Krajową Grupę Spożywczą. Nowy podmiot ma gwarantować między innymi bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. Ma też pomóc rolnikom w sprzedaży ich produktów rolnych. Ta grupa ma być swoistego rodzaju pośrednikiem, ma uwolnić trochę rolników od tej nierównej walki z dużymi sieciami handlowymi i z nieuczciwymi też prywatnymi pośrednikami, którzy po bardzo niskich cenach kupowali od nich produkty, a po wysokich, które też widzimy teraz na co dzień w sklepach, sprzedawali. Czy to jest właściwy sposób, żeby państwowy podmiot, bo niektórym może się przeszłość też trochę komunistyczna przypomnieć. No właśnie, słyszałem te komentarze takie trochę też podśmiewujące się z tego, że tutaj rząd wraca do czasów słusznie minionych, budując jakąś taki podmiot państwowy. No, nie, ale sądzę, spójrzmy, jak ten rynek wygląda. No, niestety mamy, przez lata mieliśmy do czynienia z takim dyktatem. Głównie ten rynek skupu opanowały też takie duże firmy z kapitałem zagranicznym, bo zostały firmy wyprzedane i dyktowały po prostu te stawki za plony. No, skandaliczne. Ja sądzę, że taka grupa spożywcza tutaj da jakąś perspektywę, taki punkt odniesienia, jeśli chodzi do oceny, które płacą, które byłyby płacone rolnikom. Skorzystają na tym konsumenci, panie redaktorze? Na pewno będzie jakiś... zyskają na tym na pewno rolnicy. Ale czy konsumenci? Handel mamy tak naprawdę w rękach niemieckich i francuskich. Jak prześledzimy to, co płacą co roku podatku od swoich zarobków w Polsce?
są to nikłe, malutkie sumy. Najpierw mam nadzieję, że rząd też zajmie się nie tylko czasem pracy i sklepów i otwarciem ich w święta czy w niedzielę, ale też zajmie się tym, żeby te firmy sprawiedliwie płaciły podatki od dochodów. I tu musimy niestety postawić kropkę, czas nam się skończył, a wydarzenia mijającego tygodnia podsumowywali pan redaktor Artur Kowalski i pan redaktor Robert Popielewicz. Dziękuję, szczęść Boże. A ja państwa zapraszam na program Warto Zauważyć w mijającym tygodniu, już za tydzień o stałej porze, 19 w piątek. Do zobaczenia, z Panem Bogiem.